Serdecznie na uroczystości wręczenia nagród. W konkursie opracowanie projekt koncepcyjny komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamiennej Górze zlokalizowanego przy ulicy Alei Wojska Polskiego 25. Proszę serdecznie o zabranie głosu pana burmistrza miasta Kamienna Góra. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich Państwa, naszych gości z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z Wydziału Architektury. Gościmy tu Państwa od rana i pokazujemy nasze piękne miasto. Serdecznie witam. Witam studentów, uczestników konkursu, przynajmniej widzę jedną panią studentkę. Nie wiem, czy są jeszcze inni laureaci. Przedstawiciele. A więc przedstawicieli laureatów również serdecznie witam. Witam naszych radnych miejskich z panią przewodniczącą Violettą Majak i z panem przewodniczącym Jerzym Bastą. Witam też mieszkańców, dyrektorów naszych jednostek i dziękuję wszystkim za przybycie. Proszę Państwa, krótko o tym, jak się urodziła idea tego konkursu, więc było to ładnych kilka miesięcy temu, kiedy pan dr Romuald Legler zaproponował, aby w działania dotyczące projektu nowego budynku, pierwszego po 30 latach budynku komunalnego w Kamiennej Górze, aby w ten projekt zaangażować młodzież, studentów i to studentów właśnie Politechniki Śląskiej. Na to hasło bardzo pięknie i szybko odpowiedziały władze uczelni. Włączyła się w ten temat pani profesor Beata Majerska-Pałubicka, której niestety dzisiaj nie ma z nami, podobnie jak doktora Romualda Leglera, ponieważ z powodów rodzinnych oboje musieli zostać u siebie. No i później był ten czas pokazania inwencji twórczej, nieograniczonego pola pomysłów ze strony właśnie studentów. Studentów, którzy pracowali pod okiem obecnych tutaj naukowców. Ja pozwolę sobie nie przedstawiać Państwa wszystkich, bo niestety nie zapamiętałem wszystkich nazwisk, ale to także dzięki Państwa pracy będziemy za chwilę oglądać efekty tego, co stworzyli młodzi, zdolni ludzie. Wobec tego, cóż, ponad 30 prac wpłynęło na ten konkurs. Wszystkie były piękne. Mnie jako laikowi podobają się wszystkie i wszystkie chciałbym zrealizować. Ja mówiłem o tym w czasie naszych spotkań online, że najchętniej zbudowałbym wszystkie. Oczywiście nie mogą być wszyscy zwycięzcami, zwycięzca jest jeden. No i jeszcze mamy trójkę pozostałych laureatów, czyli dwa drugie miejsca i jedno wyróżnienie. I teraz jesteśmy na takim etapie, że to znaczy kończymy pewien etap współpracy, ale to dopiero, bym powiedział, jest taki pierwszy poważny krok do realizacji tego pomysłu, o którym tu dzisiaj mówimy. Następnym krokiem będzie, proszę Państwa, właściwe projektowanie. Następnym krokiem szukanie wsparcia finansowego i dopiero poszukiwania wykonawcy i budowa. Jeżeli się to wszystko ładnie złoży, to myślę, że jeśli nie w przyszłym roku, to na koniec tej kadencji, czyli w roku 2023, będziemy mieli ten obiekt nowy, piękny, z 16 mieszkaniami, być może z garażem podziemnym, tu jeszcze się ważą pewne historie, i będzie on stał w miejscu, w którym dzisiaj stoi rzecz do wyburzenia, która nie może tam już
może ich stać, chociażby z powodów takich jak nakazy inspektora nadzoru budowlanego, które mówią wyraźnie, że ten obiekt nie nadaje się do zamieszkania. Więc zamiast coś tam naprawiać, remontować, ponosić nakłady, oceniliśmy w ratuszu, że będzie sensowniej pokusić się o rzecz nową. Tym bardziej jest to, uważam, cenne, że jak wspomniałem już, będzie to pierwszy po ponad 30 latach budynek komunalny. Budynek zbudowany przez miasto. Powiem od razu, że nie jest tak do końca ta sprawa prosta, jasna. Dzisiaj musimy pokonać przede wszystkim pewne zastrzeżenia, czy pewne, bym powiedział, uwagi pana konserwatora zabytków. Musimy go przekonać do tej koncepcji. Musimy powiedzieć mu, że nowa, rewolucyjna w swojej wymowie praca może być realizowana właśnie w takim centrum historycznym, jakby na to nie patrzeć. Bo praca, jak państwo sami zobaczą, jest rewolucyjna. Ten dom, jeżeli powstanie, odciśnie naprawdę piętno na wizerunku nie tylko centrum, ale całego miasta. Ja sądzę, że będzie ogromne zainteresowanie mieszkaniem w tym obiekcie, ponieważ to będzie rzecz naprawdę wyjątkowa w warunkach Kamiennej Góry. Także cóż, gratuluję już dzisiaj i w tym momencie zwycięzcom, laureatom. Gratuluję współpracy przedstawicielom Politechniki. Proszę serdeczne pozdrowienia przekazać pani profesor. No i w tej chwili serdecznie proszę o zajęcie, o zabranie głosu przedstawicieli właśnie Politechniki, czyli panów profesorów Grzegorza Nawrota i później pana profesora Zbyszko Bujniewicza. Dzień dobry państwu, dzień dobry, wielce szanowny panie burmistrzu, wielce szanowna rado. Proszę państwa, zostałem zaskoczony tą dzisiejszą wypowiedzią, aczkolwiek jako praktykujący od wielu lat architekt i uczący architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, projektowania architektonicznego, stwierdziłem, że nie, przed chwilą, że nie będę mówił o architekturze, bo tą architekturę państwo za chwilę zobaczycie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien taki swoisty aspekt, mianowicie dydaktyki społecznej. To, co państwo zaproponowali przed realizacją tego, rozpoczęciem tego projektu, jest właśnie taką dydaktyką społeczną. Przyjęło się, i ta dydaktyka w tym momencie dotyczy dwóch takich problemów. Przyjęło się, że w poprzednim mniemaniu społecznym przyjęło się, że budujemy mieszkaniówkę poza śródmieściami, dlatego jest to najwygodniej. To jest taka narracja narzucona przez deweloperów i z ich racji jak najbardziej słuszna. Im to jest najwygodniejsze. Natomiast istnieją, nie chcę powiedzieć niezliczone, ale w miastach polskich to są rzeczywiście niezliczone działki miejskie, które wymagają renowacji i ich zabudowa, znaczy jest to potencjalna rezerwa budowlana i ich zabudowa może stanowić swoistą akupunkturę, która spowoduje, że ta przestrzeń wokół zacznie funkcjonować inaczej, lepiej. To jest tak jak w ogródku, sąsiad w ogródku posadzi kilka ładnych drzew, to się okazuje, że wszyscy, którzy wokół niego mieszkają, zaczynają też te drzewa sadzić, malują płoty, naprawiają furtki. I tak może być, jeżeli zaczną powstawać budynki w kilku punktach miasta, w tym przypadku w Kamiennej Górze, jeżeli pojawi się budynek, który będzie swoistą emanacją właśnie takiej pedagogiki społecznej. I tutaj dzięki władzom jest to możliwe do zrealizowania. Więc to jest pewnego rodzaju nowatorstwo, jeżeli chodzi o zarówno takie podejście w stosunku do projektowania architektonicznego, dlatego że, jak już mówiłem, wygodnie jest budować poza miastem. Ale jest jeszcze drugi aspekt. Mianowicie można to było zrobić na wiele różnorakich sposobów. Można było to zlecić. O to opracowanie tej koncepcji w ramach przetargu, zlecić opracowanie kilka koncepcji,
ale wtedy stracilibyście Państwo taką swoistą kontrolę nad tym, co to ma być. I tak jak w przypadku tej zabudowy deweloperskiej, bardzo często się zdarza, że te właśnie zlecone prace, one są różnorakiej wartości, może nie zawsze oczekiwanej. Natomiast tutaj no, postaraliśmy się, aby ci młodzi ludzie ambitni wykonali swoje projekty inżynierskie no, pod naszą kontrolą, a tak się składa, że to pod kontrolą wieloletnich architektów z uprawnieniami, z licznymi realizacjami. To jest drugi taki punkt, który został zrealizowany dzięki władzom miasta i może podziękuję na tym, może uzupełnić coś jeszcze tutaj profesor Wójewicz, który był też wśród oceniających te projekty. Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj kolega wspomniał, ja jestem przedstawicielem jury, tej zewnętrznej części jury, ponieważ jury składało się z osób tutaj związanych z Kamienną Górą oraz osób zewnętrznych, czyli nas niezwiązanych jeszcze z Kamienną Górą oraz my, jak tutaj z kolegą, który nie przybył, byliśmy, pierwszy raz widzieliśmy te projekty w czasie oceny. W związku z tym chciałem tutaj pochwalić doskonały pomysł pana burmistrza, że teraz zaprosił nas, a ja tutaj przybyłem do Kamiennej Góry, ponieważ utwierdziło to mnie w przekonaniu dobrego wyboru, że ten projekt inżynierski opracowany przez naszych specjalistów z naszej Politechniki, on odpowiada potrzebom tego miejsca. Pomimo różnych zapisów, różnych wątpliwości, które się pojawiały wcześniej, ten projekt, nawet sobie zrobiłem kilka zdjęć z tamtego miejsca, żeby mieć dokument, jak ten opracowany budynek, zrealizowany, może wpłynąć korzystnie na relacje przestrzenne tamtego miejsca. My, projektując ten budynek w ramach projektu inżynierskiego, to nie jesteśmy inżynierami od fundamentu, nie jesteśmy inżynierami od betonu, jesteśmy inżynierami od przestrzeni. Ta przestrzeń, która tam powstanie, moim zdaniem, jako jurora tego konkursu, będzie naprawdę wnosiła nową wartość dla przestrzeni Kamiennej Góry, waszej Kamiennej Góry, która myślę, że przez nasze dzisiejsze spotkanie będzie również częściowo naszą Kamienną Górą. Jest to miasto, które zasługuje sobie na lepsze miejsce, na piękne budynki. Poznając tutaj historię, dzięki pani, która się oprowadziła pięknie po mieście, poznaliśmy, jak to wartościowa jest, wartościowe miasto, wartościowa przestrzeń, wartościowa historia. W związku z czym mam nadzieję, że projektanci tutaj z naszą dyplomatką na czele przebrną przez wszystkie problemy techniczne, pokonają te problemy techniczne oraz tutaj uzgodnienia z konserwatorem zabytków, który zauważy, jaką wartość dla Kamiennej Góry wnosi ten projekt. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu pana architekta miasta, pana Andrzeja Machala. Proszę się nie obawiać, nie będę długo mówił. Krótko po inżyniersku. Proszę Państwa, znajdę odpowiedni zapis. Proszę Państwa, działka jest niewielka, bo jest to zaledwie 655 metrów, około 650 metrów kwadratowych. Oddając Państwu studentom pomysł i propozycje opracowania projektu w tym obszarze, pokazaliśmy wymagania planu przestrzennego, czyli to, w jakich warunkach Państwo w przyszłości będą projektować obiekty. Ale też dopuściliśmy pewną część tych projektów zrealizowaną, czy wykonaną w taki sposób, żeby nie uwzględniały wszystkich wymagań planu przestrzennego, celowo zakładając, że być może w pewnym zakresie plan przestrzenny będzie wymagał poprawki. Szybciutko powiem, plan przestrzenny ma linie zabudowy nieprzekraczalne, obowiązującą. Ustanowiono tam kierunek głównej kalenicy budynku. Konserwator wymusił również materiały wykończeniowe, to znaczy tradycyjne materiały wykończeniowe, jeżeli chodzi o elewację i
i dach. Jego nachylenie miało oscylować między 40 a 45 stopniami. Wysokość budynku to miała być 15 metrów i jego wysokość do okapów 9 metrów. Jeszcze plan przestrzenny zastrzegał konieczność zaakcentowania narożnika. Widzieli Państwo lokalizację budynku, jest dość ważna w skali miasta, w obrębie Starego Miasta. I z tego powodu, że jest to zachowany wciąż jeszcze znakomicie widoczny układ urbanistyczny miasta średniowiecznego, cały ten obszar jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Jest to przestrzeń wpisana do rejestru zabytków, a więc bez konserwatora w tym przypadku się nie obejdzie. Dostaliśmy wytyczne konserwatorskie, dość zachowawczo potraktował konserwator ten obszar i ten teren. Ale mam nadzieję, jak już wszyscy tutaj wyrażali taką nadzieję, że uda się spacyfikować te wymagania w niezbędnym zakresie. Dodatkowe kłopoty to jest obszar szczególnego zagrożenia powodzią i warunki gruntowe. Warstwa nośna gruntu jest na głębokości 2,20-2,90 pod poziomem terenu, więc to jest jakby kłopot techniczny z realizacją tego obiektu. Dostaliśmy 31 projektów, 31 pomysłów na tą przestrzeń, z czego ja się chyba najbardziej cieszę, dlatego że zdaje się, że to był pierwszy konkurs architektoniczny w 730-letniej historii miasta. No i chyba więcej architektów niż teraz jeszcze tutaj nie było. Proszę Państwa, w tych 31 projektach mamy, przypominam, 655 metrów kwadratowych powierzchni działki. Mamy dość duży rozrzut możliwości, dość duży rozrzut pomysłów. I proszę się nie obawiać, powiem tylko o kilku istotnych elementach. Powierzchnia zabudowy tego budynku od 280 do 446 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa od 650 do prawie 1500 metrów kwadratowych. Mieszkań, oczywiście to jest parametr nieporównywalny, bo mieszkania mogą być małe, mieszkania mogą być duże. Mieszkań zaprojektowali, czy zaproponowali nam Państwo studenci od 13 do 19. A więc duża rozbieżność, wiele możliwości. I wśród tych możliwości komisja konkursowa musiała dokonać wyboru. Ja szybciutko opowiem, kto pracował w tej komisji konkursowej. Otóż przewodniczący jury konkursu to był doktor architekt Romuald Loegler. W składzie komisji konkursowej byli burmistrz miasta Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, profesor Politechniki architekt Zbyszko Bujniewicz, doktor inżynier architekt Damian Radwański. Sekretarzem komisji była pani doktor architekt Aleksandra Witeczek. Mi przypadł w udziale zaszczyt być sędzią referentem tego konkursu. I ja myślę, że tyle chciałbym powiedzieć od strony technicznej. Burmistrz, rozdając nagrody, przeczyta Państwu krótkie uzasadnienie komisji konkursowej. Dodam tylko, że praca, która zdobyła najwyższą ilość punktów w głosowaniu jednostkowym, czyli pięciu, wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za tym projektem jako jedynym, najlepszym. Dziękuję. Zapraszam panią przewodniczącą na scenę. Serdecznie proszę. Dokonamy tej miłej czynności wspólnie. Proszę uprzejmie. Proszę Państwa, pierwsza nagroda w konkursie to jest nagroda dla pani Pauli Jaworek, obecnej tutaj. Niespodzianka, o której ani Państwo naukowcy, ani też studenci nie wiedzieli.
Są nagrody pieniężne i ta pierwsza nagroda to jest 5000 zł właśnie dla zwyciężczyni tego konkursu. Serdecznie gratuluję. Nowych wartości odzwierciedlających współczesność miasta. To z uzasadnienia życia. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować mojemu promotorowi, ponieważ to jest taki człowiek, który zawsze mnie napędzał i od pierwszego roku studiów wiedziałam, że u tego człowieka chcę robić dyplom. Mam nadzieję, że magisterski również mi pozwoli. Tak, pan doktor Czarnecki. Komisji, panu burmistrzowi, całej Politechnice i również panu Leglerowi, doktorowi Leglerowi, którego tutaj dzisiaj z nami nie ma, z którym miałam okazję współpracować przez 2 tygodnie w Krakowie nad tą koncepcją, żeby ją jeszcze bardziej udoskonalić, chociaż myślałam, że się już bardziej nie da. Tak, przede wszystkim podchodziłam do tego projektu, żeby jak zawsze zrobić go jak najlepiej potrafię. Myśląc, że to jest ten projekt studencki, których już wiele wykonałam, wiele gdzieś tak tych osiągnięć było, wyróżnień, żaden nigdy nie doczekał się zrealizowania, więc podeszłam do niego tak, żeby osiągnął 2. miejsce, na pewno nie pierwsze. Stwierdziłam, że te najlepsze projekty, które są zbyt innowacyjne, zasługują, ale nigdy nie dostają tych pierwszych miejsc ze względu na właśnie ich wyróżniającą się formę i tak dalej. Więc liczyłam zdecydowanie nie na pierwsze miejsce, stąd serdecznie dziękuję. Zrobię wszystko i nadal pracujemy nad koncepcją, żeby ona została zrealizowana. To wszystko. Proszę nie wyjeżdżać, bo to się musi przekształcić jeszcze w gotówkę. Proszę Państwa, no, chyba nie sądzicie, że ja te wszystkie uzasadnienia spamiętam, prawda? Panie Andrzeju, zapraszamy tutaj. Pan będzie podawał te uzasadnienia, jeśli Pan je ma pod ręką. Teraz, proszę Państwa, z wielką przyjemnością ogłaszam laureata 2. nagrody. To jest 2. nagroda w naszym konkursie dla pana Wojciecha Smyczka. I tu, jak rozumiem, są rodzice. Serdecznie zapraszam. Nagrodę przyznano za skomponowanie budynku wokół wewnętrznego patio, tworzącego wspólnotową przestrzeń społeczną dla mieszkańców. O, dziękujemy, ale jeśli pani promotor chce coś powiedzieć, to zapraszamy. Zapraszamy. Wzruszenie odebrało głos.
No to może przy nas. Ale oklaski. Będą, jeszcze będzie. I teraz drugie miejsce ex aequo, bo tak zdecydowała komisja konkursowa. To jest dla pracy pani Kingi Betley, której chyba nie ma dzisiaj z nami. Nie ma, wobec tego, czy jest może promotor? Proszę, to ja. To znowu pan. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Panie profesorze, gratulacje. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać. Tak, oczywiście. Laureatce. Dziękuję bardzo. Niesamowite tak sobie. No, może tak ostatnio. Żebyśmy mieli to wszystko. O, już oddaję te trzy pytania. A to nie dobrze. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak zwykle miałem tą wielką przyjemność pracować z najlepszymi studentami. Dziękuję im bardzo. Dopełnię formalności, przeczytam uzasadnienie komisji konkursowej pani Kinga Betleja, drugie miejsce ex aequo. Nagrodę przyznano za umiejętne wkomponowanie bryły projektowanego budynku poprzez stworzenie rytmicznych podziałów elewacyjnych odzwierciedlających strukturę przestrzenną budynku, utrwaloną w rozplanowaniu rzutów budynku, a także za użycie cegły jako materiału kontynuującego koloryt miasta utrwalony w kilku znaczących realizacjach w mieście. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to uzasadnienie będzie przedmiotem kolokwium następnego, więc dobrze było zapamiętać. Proszę Państwa, teraz czas na wyróżnienie. Wyróżnienie przypadło pani Marcie Zwaracz. No i oczywiście też nagroda finansowa, dyplom i nagroda finansowa. Kto odbierze za panią Martę? A ja nie, to nie to. Ja mogę odbierzeć. Tak, tak? Może podobnie promotor. No to zapraszamy. No to zapraszamy, oczywiście. Pani się nie chciała ujawnić dzisiaj. To były tajne informacje. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać te gratulacje również laureatce. Bardzo dziękuję. I to jest nagroda. Proszę uprzejmie. Nie byłam przygotowana. Natomiast serdecznie dziękuję i cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć z takim wynikiem świetnym wśród dwójki moich dyplomantów. Dziękuję bardzo. I dla dopełnienia formalności pani Marta Zwarycz wyróżnienie. Wyróżnienie przyznano za racjonalne ustosunkowanie się do uciążliwego sąsiedztwa parkingu, które stało się przyczynkiem do inspirującej budowy formy architektonicznej, tworzącej korzystne warunki naświetlenia i nasłonecznienia mieszkań. I teraz podziękowania dla osoby, która niezwykle się zasłużyła w realizacji tego naszego wspólnego przedsięwzięcia miasta z Politechniką. To są podziękowania dla pani doktor habilitowanej inżynier architekt, pani profesor Beaty Majerskiej-Pałubickiej. I te podziękowania pozwolę sobie złożyć na ręce właśnie pani sekretarz naszej komisji i proszę przekazać właśnie ogromne podziękowania za pracę, za współpracę i mam nadzieję, że na tym nie kończymy. Serdecznie dziękuję. Jeszcze pozwolę sobie uzupełnić. To jest dzieło naszej lokalnej artystki, pani Bernadety Nowak. I mamy tutaj obiekt, który Państwo dzisiaj oglądali.
To jest ten... Powiedziałbym, że to jest Greenfeld, ale... Tak? Greenfeld. Dobra, ja spotkam artystkę, to ją zapytam jeszcze. To jest też obraz dla pani profesor. Dziękujemy. To jest naprawdę wspaniała organizacja i dziękujemy, że mogliśmy tutaj uczestniczyć.